przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni w Grupie Orlen. Czas na nasz program informacyjny. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry, witam i zapraszam. Oto najważniejsze tematy tego wydania. Świetne wyniki finansowe Orlenu. Loteria trwa, samochody trafiają do zwycięzców. Piękny wiek polskiego olimpizmu. A za nami kolejny dobry kwartał, czego dowodem są wyniki finansowe Grupy Orlen. W porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku zysk operacyjny wzrósł o ponad 30%. Przedostatni kwartał tego roku to przede wszystkim najwyższy w historii wynik osiągnięty przez segment detaliczny oraz rekordowy przerób i wzrost sprzedaży m.in. PTA i olefin, ale także oleju napędowego. Przerobiliśmy rekordową ilość ropy naftowej. Osiągnęliśmy dzięki temu bardzo dobry wynik finansowy, 3,2 miliarda złotych EBITDA LIFO. Detal, czyli segment, który jest perłą w koronie PKN Orlen, osiągnął po raz kolejny rekordowy wynik. Osiągnęliśmy w nim 925 milionów EBITDA LIFO. Nasz największy segment, segment downstreamu, osiągnął wynik 2,4 miliarda złotych EBITDA LIFO. W związku z tym mamy powody do satysfakcji, do zadowolenia. W trzecim kwartale ruszyły też kluczowe inwestycje w grupie kapitałowej. W Orlen Południe rozpoczęto realizację strategicznej instalacji glikolu propylenowego oraz finalizowano zakup licencji projektu bazowego dla instalacji bioetanolu drugiej generacji. Z kolei Anwil zawarł umowę na budowę infrastruktury pomocniczej w związku z prowadzoną inwestycją nawozową. Koncern otrzymał również zgody urzędów antymonopolowych na przejęcie kolejnych stacji paliw na rynku słowackim. Na rynku czeskim i niemieckim ruszył proces co-brandingu. W trzecim kwartale akcjonariusze otrzymali rekordową dywidendę 3,5 zł na akcję. Trwa największa loteria na stacjach paliw Orlen. Kolejna grupa szczęśliwych laureatów odebrała główne nagrody w postaci samochodów. Uroczyste wręczenie kluczyków z rąk prezesa Daniela Obajtka i prezes Patrycji Klareckiej oraz Roberta Kubicy odbyło się w warszawskiej siedzibie naszej firmy. Ta edycja Loterii Orlenu cieszy się niebywale dużą popularnością. Przyczyn tego jest wiele, od dużej liczby nagród. Statystycznie co trzecia zdrabka wygrywa, po Roberta Kubicę, który jest twarzą akcji promocyjnej na naszych stacjach. Nie można też zapomnieć o ich pracownikach, którzy są pierwszą linią kontaktu z naszymi klientami. Niejednokrotnie rozmawiając nawet z tymi, co wygrali te samochody, to mówią, że jak gdyby zostali przekonani do wzięcia zdrabki poprzez pracownika tej stacji, więc pracownicy stacji też robią kawał dobrej roboty, za co im serdecznie dziękuję. Wydaliśmy 20 milionów zdrapek, więc sam Robert cieszy się niesamowitą popularnością. To potwierdza się w badaniach. No jest to przecież jedna z największych loterii w Polsce, trwająca bardzo długo, ale ciesząca się cały czas popularnością. Nasz rekordowy dzień padł w sierpniu, kiedy wydaliśmy 160 tysięcy zdrapek jednego dnia właśnie za zakup zestawów promocyjnych, które mamy w loterii. Najbardziej popularny w naszej loterii jest zestaw hot dog i gorący napój, czyli nasza kultowa kawa. Jak Państwo może słyszeli, na naszych stacjach sprzedaje się około 1,5 hot doga na sekundę, także rzeczywiście jest to bardzo dużo. Kluczyki do aut, nagród głównych w loterii, otrzymało już 68 klientów stacji Orlen. Do wygrania pozostało jeszcze 20 samochodów oraz mnóstwo innych nagród, których w sumie przygotowano ponad 11,5 miliona. Akcja promocyjna trwa do 31 grudnia. Polski Komitet Olimpijski świętuje swoje stulecie. Odbyła się uroczysta gala, nie zabrakło ważnych gości i okolicznościowych przemówień. Podczas tego wydarzenia miał też miejsce szczególny moment dla zawodniczki grupy sportowej Orlen, Anity Włodarczyk. Gośćmi specjalnymi Polskiego Komitetu Olimpijskiego byli m.in. polscy medaliści, prezydent RP Andrzej Duda oraz prezydent MKOL-u Thomas Bach. Galę na miejsce powtórzonej ceremonii medalowej wybrała sobie Anita Włodarczyk. Nasza mistrzyni w rzucie młotem z rąk szefa MKOL-u odebrała złoty medal Igrzysk Olimpijskich w Londynie z 2012 roku. Orkiestra Teatru Wielkiego Opery Narodowej odegrała hymn olimpijski, prezydent Duda wręczył naszej sportsmence kwiaty, a do gratulacji dołączył także prezes Kraśnicki. Nie mogło również zabraknąć hymnu Polski. W ten sposób zawodniczka grupy sportowej Orlen po 7 latach odebrała kolejny złoty medal wywalczony podczas Igrzysk Olimpijskich. Drugie złoto zdobyła 4 lata później w Rio de Janeiro. Kolejne porozumienie o współpracy między spółką z naszej grupy kapitałowej a placówką edukacyjną. Tym razem chodzi o włocławski Anwil i tamtejszy zespół szkół elektrycznych.
Dzięki wspólnym przedsięwzięciom sygnatariuszy umowy osoby podejmujące naukę we włocławskim elektryku zostaną przygotowane również w wymiarze praktycznym do przyszłej pracy w zawodzie. Chcielibyśmy, aby propagowanie takich przedmiotów jak chemia czy fizyka we Włocławku stało się czymś naprawdę oczekiwanym i pozwoliło naszym młodym tutaj obywatelom rozwijać swoją karierę zawodową właśnie w tym kierunku, aby później dołączyć w szeregi Anwilu. Uczniowie zespołu szkół elektrycznych mają bardzo dobrą renomę, są wysoko wykwalifikowani, jeżeli chodzi o merytorykę, natomiast wspólne nasze działania mają na celu podjęcie inicjatyw tak, aby uczniowie też nabyli umiejętności praktyczne. To już kolejne takie porozumienie spółki z lokalną placówką edukacyjną. W 2016 roku Anwil rozpoczął współpracę z Zespołem Szkół Chemicznych we Włocławku. Na koniec poświęcamy jeszcze kilka chwil na sport. Warto bowiem odnotować wyjątkowy moment, kiedy to oba płockie zespoły sponsorowane przez Orlen, piłkarze nożni Wisły Płock oraz szczypiorniści Orlen Wisły Płock, są jednocześnie liderami rozgrywek, w których występują. Piłkarze nożni płockiej Wisły awansowali na fotel lidera po zwycięstwie na własnym boisku nad Jagiellonią Białystok. To historyczny moment, bowiem pomimo występów w europejskich pucharach nigdy płoczanie nie byli liderem ekstraklasy. Świetne uczucie, ale wydaje mi się, że jeszcze nie ma co się tak bardzo cieszyć, bo to jest 13. kolejka, więc jak najbardziej super. No, długi okres czasu pamiętaliśmy się gdzieś tam w dolnych częściach tabeli, więc fajnie jest patrzeć na innych z góry. Ale tak jak mówię, no jeszcze sporo meczów do rozegrania. Podobnie piłkarze ręczni po zwycięstwie w Płocku nad najważniejszym rywalem, kieleckim Vive, z kompletem punktów są na czele ligowej tabeli. Mogliśmy ten mecz przegrać, mogliśmy ten mecz wygrać. Okazało się, że wygraliśmy. No i jesteśmy z tego bardzo szczęśliwi, bo chyba pierwszy raz od 3 czy 4 lat jesteśmy w tabeli wyżej przed Kielcami, jeżeli chodzi o punkty. Kolejne sportowe sprawdziany przed obiema drużynami już za chwilę. Szczypiorniści pozakrajowymi rozgrywkami walczą w Lidze Mistrzów. Piłkarze nożni poszukają punktów na krajowych boiskach. To studio Grupy Orlen dobiegło końca. Kolejny program informacyjny już za tydzień. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia.